Więc wiem, sobotnie my będziemy grać w Assassin's Creed Valhalla, a odcinek zaczniemy sobie o Drinking Competition, jako że w tym regionie jeszcze tego nie zrobiłem. Ostatnio próbowałem, ale objective wszedł mi w drogę. Także robimy to. Jako że hajsu nigdy zbyt wiele, trzeba co zarobić. Dawaj, dawaj. No, widać bardziej nordyckie terytorium. To pijemy na rogi. Tylko trzy. Także jeszcze się nic nie uciekawia. Teraz, żeby tylko nie zepsuć jakimś misklikiem głupim. Będzie dobrze. Ego się nawet trzyma za mną. Nie jest taki banalny ten. Coś by już nie poszło. Dobra, ostatni. Wyprzedzam go, także jest dobrze. Czy no, to jest zrobione tak, żeby się ich dało wyprzedzić, co by nie było. Gdyby się nie dało, no to cały ten zakład nie miałby sensu. Kurwa, nie w tą stronę nacisnąłem. Dobra, udało się. Nie w tą stronę nacisnąłem, pojawiło się A, ja nacisnąłem D. Ale jest zakład wygrany? Jest. A teraz trzeba pogadać z Finirem. To był... nie, pamiętam, chyba ten... to był chyba ten, co królów wybiera, czy tam szuka. Tak, to jest on. O, w każdym razie kandydat na króla zginął. Kolejny. Stop washing your face with mead. How can I face half on y'all now? I fail him again. Rozjebamy tego cfela. Take the battle to what remains of Ruid's clan before they hit back. Easier said than done. His men are holed up in Burg Castle, a fortress on the sea. On the sea. Co to za problem? Then it must have a harbor. It does. Guarded by a gate of hefty iron, held in place by timber spikes, difficult to force open. Timber burns. It does, but how do we reach it? We rig your ship with oil at her front and sail it ablaze at the gate. They would see us coming long before we reached the walls. We raise a fiat, an army of East Anglia's farmers, throw them at the front gate as a distraction. Saxons willing to die for a bunch of Danes? It's a stretch. It can work, Finir. If they fight in Oswald's name, that is all the curse. No, w sumie mogą ginąć za Oswalda, a nie za nas. To już może zadziała. Did you hear of Thane Oswald's fate? Aye, we did. He dragged Ruid to the bowels of Elba, Dane devil. Ruid may be gone, but his clan still plagues East Anglia. And would you join us to rid your kingdom of his dogs? For Oswald? Aye, anything. Two eager Saxons is not yet defeated. But you may be right. We may have a chance. I can ride to Elmenham and muster what remains of Oswald's men. Dobra taktyka. Najpierw rzucamy ludzką przynętę na główną bramę, a sami robimy rozpierdol, wysadzamy bramę i wbijamy i zdobywamy miasto. Mi się podoba. We can assemble a forward camp at the ruins north of Burg Castle. Ride with me, Finir. Let's pay this reeve a visit. With any hope, Theovort remains untouched by Ruid's violence. Dobra, wezmę sobie tego. Ten jest w ogóle chyba mój. Jak zazwyczaj się respi, to jest chyba czarny. Albo respi się randomowy. Nie, bez znaczenia. Ruid's clan continues to roam this kingdom unchecked. The people of East Anglia will be as ravaged as these lands. And where do we find ourselves? Riding into defense to beg a horde of frightened farmers for aid. To fight for a king that you gave. Podobny mechanizm jazdy konnej jest jak do Wiedźmina w ogóle w całej tej grze. Bo nie traci się staminy też na drogach. Oswald wasn't crowned yet. Tutaj jest jakiś lud? I say you have some work yet to do. A nie. Może? Teraz co to jest? Watch your back. Ruid's clan may still be. A strzały. O, jakiś podniosłem nawet trzy, dobrze, uzupełniłem sobie ammo. I tam niech sobie stoją, nie przeszkadzają mi. Trzeba przyjechać jak najszybciej do tego szeryfa i
pomścić naszego niedoszłego króla. A w sumie sam się pomścił. To był pojedynek na śmierć i życie, który się zakończył remisem, także nie ma kogo pomścić, ale trzeba się pozbyć tych cweli. Ruud's clan is your enemy, not me. I come on behalf of the late Oswald of Elmenham. You're still a Dane from top to two. It's your meddling that led to Oswald's death, leaving our kingdom for the worse. Oswald died defending East Anglia, defending you. Will you not do the same? What? Die in defense of a lost cause? I have problems of my own. East Anglia will fall if Ruid's clan is not defeated. Fight with me to drive them off. For Oswald and your kinsmen. Pretty words, Dane. But the men of Theovard have their own battles to fight. No, co mają za bitwy do walczenia? Do wygrania? Ze Stonką? If you need an axe, I'm standing right here. There's a village to the east. Kingsbury. It was taken by Ruid's men a fortnight ago. And I'll not rest until it's back in our hands. Let me and my raiders take the village. Save your strength and join us for the fight to come. A bold offer. If you do as you promise, the pikes of Theovard will be yours. This is an exchange. Don't take us to our forward camp, Eivor. Follow when you can. I will see you there. Kingsbury's church has a great horn atop its steeple. If you manage the task, blew it, and I'll know you kept your word. Spoko, czyli przynajmniej nie trzeba będzie tutaj wracać, tylko po to, żeby mu to powiedzieć. To już się dobrze zanosi. Gdzie to jest tam? Ale tam nie ma chyba miejsca do rajdu oznaczonego. A w sumie nawet nie musi być. No, nie musi być. Ale jest przy rzece. O, to jest fast travel, dobrze. Dobrze, dobrze. Dawaj mnie to. Na wszelki wypadek. Jester. A, bez różnicy. Gdzie jest komunikat, obejmij dowodzenie? To jest bardziej istotne pytanie. Tutaj. Man your oars. Sing us a song. Run up the sail. Dawaj mnie ten żagiel. O, wygląda jakby faktycznie tam można było rajda przeprowadzić. No zapewne można, jak w dialogu było wspomniane o mnie i mojej załodze. Jest marker. I myk najazd. A już widzę dużo eksplozywców. Dobry początek. Tylko, że nie ma zbytnio jak ich wykorzystywać w inteligentny sposób. Chyba, że... Nie no, coś tam się spolił ktoś. Nie ma najgorzej. Tego można było zdeptać, ale zmarnowałem okazję. A zawsze można zrobić to. Kiluj ogłuszacz, pięknie. Bardzo ładne finishery są na tych gościach, którzy mają te dwie siekierki. Obiektywem jest tylko to, żeby się pozbyć tych typów. Także w sumie dobrze. Kingsbury, infested with Ruid's men. Lux, a podniosę sobie tą pochodnie, po nic w sumie. Jest skrzyneczka tutaj. To przy okazji można od razu ją wziąć. Mowa była tylko o tym, że pomożemy, a właściwie odzyskamy dla nich tę osadę. Nic nie było mowy o tym, w jakim ona będzie stanie po tym, jak to zrobimy. Także mogę to plądrować, polić, ile mi się tylko podoba. I jeszcze więcej. Gdzie on ma ten weak spot? A, tutaj, dobra.
Jakimś cudem nie trafiłem. Pomimo tego, że miał go na całej klacie, ale dobra. I myk. I tak się dwiema umiejkami rozwala praktycznie cały obóz, na który się najeżdża. Plus teraz jest trzecia. Dużo HP ma Plisfel. Mamy chyba taki elitarny gościu. Dobrze. Dawaj mnie tę siekierkę. I myk. Jedno co jest złe, jak masz dużo sojuszników w pobliżu, to to, że oni są w stanie zablokować twój atak, ten nadepnięcie. Pociada próbował rzucić, ty, tego to jeszcze nie widziałem w tej grze. To jej ten bocian zrobił. Dobra, tam potrzebny jest klucz, a klucz jest tam. O! A to co za bydlak? A fuck. Myślałem, że tak o sobie chodząc będę w stanie tego uniknąć, ale jednak nie. O, bardzo ładnie. Pierdolnięcie stereo. A to wodzowie są jacyś. Chyba jeszcze bardziej elitarne jednostki niż te typy od siekier. Ci w sumie też mają topory, ale nie posługują się nimi aż tak umiejętnie. O, HP mają tonę, trzeba ich ciąć i ciąć. Maska magistra, no spoko. Bo ja mam swój set. Powinno być jakieś dalsze rozwinięcie tego setu kruka, jakieś takie lepsze itemy dla niego. A nie tylko to, co jestem w stanie, powiedzmy, ulepszyć na bazie tych ingredientów, które zbieram po różnych terytoriach. A potem dalej podstawowymi surowcami to ulepszać, tylko jakieś po prostu kolejne lepsze przedmioty z tego konkretnego setu. To by było fajne. Albo żeby to więcej broni jakiejś fajnej leżało, jakichś mieczy, toporów, łuków. O, jest, sztaba niklu, jest kolejny minerał, kolejny surowiec potrzebny do ulepszenia tego mojego ekwipunku. A no tak, jeszcze trzeba wejść na górę. Tylko jak? Na razie nie będę tego zrzucał. Szukałem trochę windy, gdzieś tutaj w okolicy. Ale widzę, że raczej nie ma. To wiszące badziewie pewnie można było wykorzystać w jakiś umiejętny sposób. Ale co tam. Nie ma to jeszcze w wieży jakiegoś skarbu? Najwyraźniej nie. Czyżby to oni się tutaj pofatygowali? Na to by wyglądało. Nie tak. O właśnie, teraz powinien być legitny skok asasyna, dokładnie. Teraz jest jak należy, na dyńkę. Już zadowolony? In past times, that horn was used to muster feards all across our land. You may find others who have warmed to its call. Good. Whatever willing men you find, rally them soon at the ruins north of Burr Castle. No i zajebiście. Jedno, co jest trochę nieporozumienie, to mieliśmy im to odzyskać, a to jest całe spalone, tak doszczętnie. No ale na szczęście tego nie było nigdzie w umowie, powiedzmy, między nami.
Więc jest dobrze. I zaś nie pamiętam, do czego ja tutaj chciałem dążyć. Ruka cygana nie chce. To nie dla mnie, to na stealtha. To by mogło być spoko, ale nie. Do czegoś chyba chciałem dążyć tutaj. To mogłoby być spoko w sumie. No. To jest dosyć ciekawe. A dobra, chyba będę szedł po prostu gdzieś do adrenaliny. Tutaj jest jeden punkt adrenaliny, taki o, luźny. I teraz w tą stronę trzeba. Dobra, już plus minus kojarzę, co chciałem. To dobra. Tam był czy nie było? Oczywiście, że nie było. Czyli najbliższy będzie tutaj. No dobra. Jest tylko kilometr stąd, także nie ma lipy, nie ma źle. Tylko jak to było ze skręcaniem na wiosłach? Nawet nieźle. Jak się stoi w miejscu. No, ciężko stać w ruchu. Jak się stoi po prostu. Ale a propos właśnie tego stania w ruchu, to jest rozkmina, bo właśnie kurwa da się. Wystarczy stać w autobusie, który się przemieszcza. Także nikt mnie nie będzie robił wała, że nie da się stać w ruchu. No dobra, więc dopłynęliśmy. I znowu trzeba pogadać z Finirem. Jest tutaj fast travel. O, jest fast travel, dobrze. O, jest zawsze mile widziane. Aha, on oczywiście jest na górze, no bo jakże żeby mogło być inaczej. Dobrze, że każda, ale to absolutnie każda skała i tego typu klif w tym asesynie jest wspinalny, powiedzmy. Nie trzeba nigdzie chodzić naokoło. Men are pouring in from across East Anglia and our ships stand ready. The Edward Reeve is with us. His men will be here soon. More than his. The Kingsbury horn has inspired men all across this kingdom. We will have the army we need. It seems Oswald got what he wanted in the end. Saxon and Dane united in common cause. A pity he's not here to see it. The forces will be ready soon. Are you ready to start the assault? Pewno, że tak, lecimy. Our target is Burg Castle, said to be impenetrable. Nie zdobyta. Do dzisiaj. To najwyżej. By cover of night, Baldus will lead the field at the front gates. With Ruid's men distracted, our forces move on the sea gate from the backwaters at their backs. And once we're in, we'll leave no gate closed in that castle. Ruid's men cannot be allowed to dig in further. Your longship, is she ready? She awaits her own special glory. They need your words, Abel. O, kolejna przemowa? Niech będzie. Ale w sumie ten cały plan z tą łodzią pokrywa się z tym jego snem, który był przy pierwszym dialogu z nim. A man who gave his life for his kingdom.
Honor him today. Honor his memory and fight with the same extra courage he showed. For Oswald! Now is the time. Today we rid East Anglia of Ruit's clan, once and for all. Ale jest trochę inna animacja, jest dostosowana do typu oblężenia. To też na to warto zwrócić uwagę, że przekładałem ten olej i tak dalej, zbierałem te węgle, że będziemy to polić. O, burza jeszcze. You sail through Helheim on a ship of fire. Here it may come to pass. O, a propos tego właśnie. It may be they are one and the same. To właśnie a propos tego, że ten jego sen się spełnił poniekąd. No i czekaj, jest ona, jest ta babka, co niby do nas miała dołączyć na tym statku? Chyba nie. A miała być niby w tej naszej załodze. Zadziwiająco daleko zrespiliśmy się od tej bramy. Mogliby skrócić ten dystans w sumie. Zwłaszcza, że nie mają żadnego zajmującego dialogu na ten czas. A przynajmniej mamy fajną burzę klimatyczną w tle. Żeby się osłonić. O, dobrze, dobrze. Jest tarcza. Pomimo tego, że nie mamy jej wyekwipowanej. Ale w asortymencie postaci w ekwipunku mam ich od zajebania. Oj, 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 oj. A, nic się nie podpaliło, to dobrze. Ja to powinienem jakoś manewrować, czy mieć to w dupie po prostu? Chyba mieć to w dupie. To jedną łódkę nam spolili. Drugą. Trzecią. No trochę tego poszło. A ci to mają w dupie, siedzą sobie na tej łódce, jak gdyby nigdy nic. Poli się czy nie poli się. Dla nich tam wsio równo. O, jebnie. Pięknie. Ej, no ładnie się posypał ten mur. Jakby to jakiś dynamit był. No przy okazji taran mamy. Też spoko. Dawaj mnie to od razu, bo... Przeszarżujemy sobie, żeby przyspieszyć temat. Ale teraz chyba trzeba będzie ich pozabijać w tym miejscu, zanim przejdziemy do taranowania, bo to coś czuję, że to może nie wyjść tego. Dobra. Nie, 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 w tył. Teraz dopiero można. A tam sobie rzeczy wiszą, to można by to zrzucić. To jest plan. Nie wiem co prawda po co, bo nawet tam przeciwników nie widzę. O, może jacyś są? Dobra, puszczaj to. Dawaj to. I to. Ktoś dostał.
Teraz można sobie porzucać za darmo. No trochę nietrafione, odbiło się. To przynajmniej tak wyglądało, jakby się odbiło. O fuck. Dobrze, zdążyłem. Przeżyj się przez bramę portową. Spoko. Fuck. Czemu nie mogę? Dobra, teraz mogę. Lepiej. Ale się chowa. Kręci się jak gówno w przeręblu. Ciężko go trafić w tę nogę. Teraz dopiero. I myk. Fuck. Dobra, wystarczy tego. Tego jeszcze tylko nadepnę i dawaj mi ten taran. O, akurat nie w optymalnej odległości był. A w sumie jedno mnie trochę ciekawi teraz. Co się stanie, jak przejdę na drugą stronę bez tarana? Czemu ich nie dało się sparować? Jaki był powód? A, sami sobie sforsowali, no dobra. Ale chyba można było to otworzyć przez ostatnią bramę. Dobra, ostatnią bramę robię tak, jak tą chciałem zrobić. Dobra. Podregenerowałem sobie HP, tutaj jest dużo kolców, to może... To się chyba już nie uda. A może? Nie. Jak nie jak tak, tutaj jest. A ten patyk to jednak tylko na ozdoby, myślałem, że się będzie można potem wspiąć. To też jest tylko na ozdobę? Najwyraźniej tak. Mam ochotę to jakoś przejść w niekonwencjonalny sposób, ale chyba się nie uda. A to ostatnia brama już. No nie, no jest cała opalowana, to się nie uda. To trzeba ją będzie załatwić standardowym sposobem. Oswald, he lives. O, a to ciekawostka. Ten gości... A, obydwaj żyją. Stand fast. This will be over soon. Worry not for me. You must stop. Silence, fool. So this is what it comes to, Wolfkist? Two Danes fighting over a filthy Saxon whorson? Eivor dostała właśnie strzał na klatę podczas cutscenki. Też było dobre. I obydwaj żyją. Zaskakujące. Czekaj, nic nie widać, za ciemno tutaj jest. Ale na szczęście Umiejka nie potrzebuje niczego widzieć. Umiejka po prostu napierdala. Dobra, trafiłem nawet jeden weak spot przez przypadek i drugi. Ale dobra, nie mam się z nimi bić, tylko mam pokonać tego Cvela. Tym razem ja, czyli tym razem będzie na śmierć i życie.
comes to fight. O nie, Kundel. Chodź tu, obsrańcu. Chodź tu, ty kudłata kupogłówna. Zdychaj. Ja mogłem go specjal atakiem pociągnąć. Już by było po temacie. Bo to coś czuję, że ten wilk będzie większym problemem od tego typa nawet. Jak to zazwyczaj. Dobra, staminy trzeba trochę odzyskać. Czemu on sobie tak o jest w stanie podpalać ten miecz? I czemu on jeszcze rzuca? A fuck. Serio, i to mi zjebało punkt adrenaliny. Ale lipa. Fuck. Dobrze manewruje typ. Staminy mam za mało trochę i to przeszkadza. Ale wygląda na to, że trzeba bić się konwencjonalnie, bo na dystans to chyba nie przejdzie. Valhalla, they should be roomed, Wolfkist. Made thralls, not treated as equals. We are better than this, than all of them. Do not drag me down to the sewage you wallow in. Valhalla is my destiny. That fate will be met today. Ale nie ma drugiego weak spota, nie można mu żadnego fajnego ataku założyć. Także szkoda pod tym względem. He has an abundance that which you do not. He's fit to rule, fit to lead. You are not but a murderous plunderer. Thank you. You throw in with these wastrels, these Argir swine? For what? A scrap of land and a promise of peace? Eivor, no! He should be tried. Jak to nie? A lawful assembly. Nie będzie takiego, ja go zabiję. I won't have my reign begin with more blood spilt than is needed. Another screeching scold. This man must die for the damage he has wrought. The old laws are clear. These are Oswald's lands, to rule as king as he sees fit. Does Eivor bow to kings? To defy a king would shame him. East Anglia cannot heal without his honor intact. And what of your honor, Eivor? How much are you willing to lose? No nie, no nie może żyć, nie będzie tak. He deserves death, Oswald. That is our way. Eivor, please. Blood for blood leaves no warmth in the hearts of men, Eivor. None at all. Jest jakiś luz z niego? Cokolwiek? Turm zakończony, tak, tak. Powinien tutaj być nawet jakiś lód. Dobry. Coś tam jest. A jeszcze jakieś skrzyneczki poboczne? Chyba nie. Tam będzie Nikiel najprawdopodobniej. Dobra, pogadamy z nim, bo jest na miejscu. On mnie może nie wytepa. If there is to be a future for both our kind, people like you and me will have to change the most to live within it. Even if that makes us uneasy. When you are crowned king, the laws of this land will be yours to decide.
All this is like a dream. But you're not asleep. Well fought, well fought, the both of you. You came as well, old friend. If I'd known you were still alive, I would have stayed in Norwich. Look around you. A happy occasion and a glorious victory. And soon, something more grand to take place. Our wedding, my love. If you will still have me, that is. And why would I not? I fought poorly. I melted under the heat and anger of that brute. And I never... Oswald, stop. You fought with all your heart and soul. That's all you need ever do. Come then. We have much to prepare for. A bride to wed and a kingdom to lead. What some men wouldn't give for such things. Countless men have died for them. And you, Finir, are you jealous of such things? Hardly. My heart is afire, but my body aches. I desire only a long nap. I saw a bale of hay back there. Later, Eivor. For now, I must see to the wounded. Then I will see you at the wedding. Aye, of course you will. No dobra, w tym odcinku to będzie tyle, także pamiętajcie, aby zawsze i wszędzie jebać PiS i do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!